Dzień dobry moi kochani, witam bardzo serdecznie wszystkich widzów kanału, zwłaszcza te osoby, które urodziły się 8 maja. Niezależnie tutaj od tego, w którym roku dokładnie przyszliście na świat, ile wiosen sobie liczycie, ważne jest to, że właśnie 8 maja świętujecie swoje urodziny. Dla Was przygotowałam taki szybki przekaz, szybką wróżbę urodzinową i mamy tutaj 7 monet, kochani. Na tej karcie takie piękne drzewko z bardzo solidnymi korzeniami, czyli coś trwałego, coś naprawdę niewzruszalnego. Są już tutaj te denary widoczne, pierwsze gdzieś tam owoce już się pojawiają Waszej pracy zapewne, czyli tutaj włożyliście jakiś trud, jakiś wysiłek. Pokazujecie się jako osoby pracowite, z dużymi ambicjami, może czasami niecierpliwe, takie, które by chciały szybszych rezultatów, a tak naprawdę czasami na to, co wartościowe, musimy troszeczkę poczekać i życie często nas właśnie tego uczy, tej cierpliwości, tego postępowania bez pośpiechu, takiej rozwagi również, bo w pośpiechu można się łatwo pomylić, natomiast właśnie ta rozwaga powoduje, że pracujemy pilnie, przykładamy się do tego, co robimy i potem rzeczywiście te rezultaty przychodzą. Natomiast no, może tutaj ta karta wskazywać, że pewne kwestie być może chcielibyście przyspieszyć w swoim życiu, a tak się niestety nie da. I tutaj w związku z tym możecie czuć się właśnie troszeczkę rozczarowani, na przykład taką sytuacją, no ja tyle się napracowałem, napracowałam, tyle się nacharowałem, nacharowałam, a nic z tego tak naprawdę nie mam i ciągle czekam, wypełniam swoje obowiązki sumiennie, wypełniam swoje obowiązki dobrze, jestem na przykład dobrym mężem, dobrą żoną, jestem na przykład dobrym partnerem w biznesie, jestem dobrym pracownikiem, sumiennym i pilnym uczniem i dlaczego ciągle nic z tego mi nie przychodzi, dlaczego po prostu muszę czekać na te rezultaty, dlaczego nie mogę mieć czegoś od razu, no właśnie, to jest też taki dylemat, że czasem chcielibyśmy bardzo mocno pewne sprawy przyspieszać, najlepiej to otrzymać pewne rzeczy od razu, no i czasami rzeczywiście tak jest w życiu, ale zasadniczo ta karta pokazuje, że na to, co naprawdę trwałe i stabilne, na to, co cenne, no trzeba sobie zapracować. To jest, moi drodzy, tak jakbyśmy mieli budować od podstaw jakiś dom, taki dla swojej rodziny. No nie da się na przykład tego domu zacząć od zrobienia dachu i nie da się też czegoś przyspieszyć, tylko ta budowa musi być w swoim takim naturalnym rytmie, czyli zaczynamy od fundamentów poprzez podnoszenie powoli do góry, wykańczamy na końcu dachem i kominem. I tak, moi drodzy, zasadniczo ta budowa wygląda, więc podobnie jest czasami z różnymi naszymi takimi życiowymi przedsięwzięciami. No nie da się na przykład być od razu na kierowniczym stanowisku. Czasami trzeba zacząć od chociażby tego przysłowiowego gońca, od parzenia kawy, od sprzątania, zamiatania, od bycia tak naprawdę do wszystkiego po to, żeby się kształcić, żeby piąć się wyżej, iść dalej. I tutaj, moi drodzy, jest to też dla Was taka swoista próba charakteru. No jeżeli chodzi o relacje, Wy możecie czuć się tacy troszeczkę niepewni, dlatego że może jesteście zniecierpliwieni postawą partnera, bo byście chcieli, żeby ten partner coś wykazał, jakiś ruch w Waszą stronę, jakąś inicjatywę, być może żeby przyniósł ten pierścionek zaręczynowy, być może żeby zechciał na przykład powiększać rodzinę, być może po prostu jesteście w kimś zakochani i ta osoba też tak ewidentnie, że tak powiem, macie się ku sobie oboje, na przykład, ale z żadnej strony nie ma żadnego ruchu. Ta osoba, pomimo gdzieś tam może wcześniejszych Waszych zalotów, no niekoniecznie tutaj coś wykazuje, jakąś inicjatywę. Może jakaś jest taka onieśmielona troszeczkę sytuacją. No nie spełnia być może Wasz partner pokładanych w nim nadziei i u Was już następuje tutaj swego rodzaju frustracja, zniecierpliwienie. Wy byście chcieli już najlepiej wiedzieć, co ten partner myśli, co ten partner
czuje, jakie on ma tutaj odczucia w związku z tą sytuacją, no a on jest milczący i zamknięty i to już powoduje pewne poddenerwowanie. Tak samo na gruncie pracy i finansów, no, robicie coś z myślą o tym, żeby na przykład więcej zarabiać, żeby dostać awans, żeby zrealizować jakiś bardziej ambitny projekt, a tutaj sytuacja się przedłuża. Macie dużo obowiązków, jesteście zmęczeni, nie idą za tym konkretne profity, więc siłą rzeczy troszeczkę tracicie jakby motywację do tego, co robicie. Dla osób, które poszukują w ogóle pracy, może być zastój, może być taka sytuacja, że chwilowo nikt się do Was nie odzywa, nie dzwonią z propozycjami, byliście na rozmowach kwalifikacyjnych, no i nie ma na przykład odzewu, też tak może być. Także wszelkie tego typu sytuacje, gdzie musimy na coś czekać i tutaj ta karta radzi po prostu uzbroić się w cierpliwość. W kwestiach zdrowotnych może mówić o ciąży jak najbardziej. Siódemka monet często właśnie jest utożsamiana z kartą ciąży. Może mówić po prostu o tym, że robiliście, czy będziecie robić jakieś badania, no i będziecie czekać na wyniki tych badań, może mówić o stanach zapalnych w organizmie, no ale często właśnie pokazuje mi się na ciąży. Ja bym powiedziała jeszcze tutaj dodatkowo, że to drzewo z takim bardzo silnym ukorzenieniem może też zwiastować to, że Wy powinniście się mocniej uziemić, czyli teraz bardziej zwrócić uwagę swoją na twarde stąpanie po ziemi, na podejmowanie tak zwanych męskich decyzji, na to, aby też zadbać o tą swoją sferę materialną, żeby tutaj mieć taki komfort, poczucie bezpieczeństwa, bo być może czujecie się niestabilnie, być może właśnie nie macie takiego silnego uziemienia. To jest, moi drodzy, też kontakt z przyrodą, z naturą. Pójdźcie w plener, wyciszcie się, przejdźcie bosą stopą po trawie i to wszystko sprzyja również, kochani, uziemieniu, temu, że będziemy właśnie twardo stąpać po ziemi. Może też tak być, że tutaj chodzi o jakieś relacje rodzinne, być może o uzdrowienie relacji właśnie z naszymi rodzicami, z naszymi protoplastami, jak gdyby, bo tutaj są bardzo mocne te korzenie i mnie zawsze też ta karta kojarzy się z takim drzewem genealogicznym, więc po prostu może tutaj chodzić o uzdrowienie jakiejś sytuacji natury rodzinnej po prostu, ale chodzi o tą swoją rodzinę pierwotną, czyli o tą rodzinę, z której Wy po prostu wyszliście, czyli poczynając od Waszych rodziców, być może rodzeństwa, poprzez na przykład dziadków, jeżeli macie jeszcze jakichś starszych krewnych, to być może i o nich tutaj mowa. Uzdrowienie jakiejś sprawy, być może sytuacji rodzinnej. Tak to wygląda, kochani. Mam nadzieję, że te informacje okazały się dla Was pomocne. Ja składam Wam najserdeczniejsze życzenia urodzinowe. Dużo szczęścia, zdrowia, miłości, pieniędzy standardowo, ale również tego, aby się po prostu działo dla Waszego najwyższego dobra, ponieważ Wszechświat jest mądry i tak naprawdę sam wie, co dla Was jest najlepsze. U Was tylko jest kwestia otwarcia się na przyjmowanie tego, co chce do Was nadejść. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Gorąco Was wszystkich pozdrawiam. Do zobaczenia i do usłyszenia.